świat Merkurego. To jeden z najpiękniejszych światów. Buduje on kwiaty, paproci, ale także i to coś doskonałego. To wtedy zaczynamy myśleć i kiedy nadchodzą wielkie działania, wtedy nazywamy to burzą mózgów. Oczywiście, że bliźnięta nie znoszą tej burzy. Baran lubi przede wszystkim akcję. Z kolei byk, praca, a bliźnięta tą informacją. Działania te są nieodłączne po to, żeby zbudować coś. Kiedy wchodzimy w akcję, musimy wiedzieć czemu. Przybierzemy ten ołówek. I nim postawimy kreskę, która już będzie informacją. I to jest chyba największe zagadnienie całej rzeczywistości w astrologii. Bo myślenie, które pozostawiamy gdzieś daleko, w rybach, to przecież jest tak odległe do akcji, którą musimy zbudować w baranie. Ale jednocześnie interakcji, czym wykonamy, czy pismem, w jaką formę, jak przekażemy, czy zbudujemy świat piękniejszy, czy też nie. To tak wiele zależy od Merkurego właśnie, od tej fazy bliźniąt, od jego natężenia, od tego, co nazywamy największą głębią rozstania z rzeczywistością, bo kiedy już zbudujemy ten obraz, on istnieje, on jest rzeczywisty. To nie jest magia czy słowo. Przecież co było najważniejsze? Najważniejsze było słowo, a potem zaczął czynić i zaczął się budować świat. Ile trzeba było? Właśnie to jest największe zagadnienie współczesnego myślenia, tego najważniejszego. I pomyślcie o tym. Jeżeli myślisz na ten temat, to napisz coś na dole na blogu albo zadaj pytanie. Może postaram się odpowiedzieć, bo to będzie w tym momencie najmilszy prezent ku czci Merkurego. Dziękuję i zapraszam na dalszy ciąg opowieści astrologii.